Witam wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj będę mówić o Dniu Świętym, o sobocie. Wszystkie niemal kościoły święcą niedzielę jako tygodniowe święto i dzień kultu religijnego. Chrystus natomiast święcił sobotę. Łukasz, rozdział 4, werset 16. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Pan Jezus szedł do synagogi według zwyczaju swojego, czyli święcił sobotę. Maria i apostołowie i uczniowie też święcili sobotę. Łukasz 23, werset 54-55. A był to dzień przygotowania i nastawał sabat, a szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści, przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. Dzieje apostolskie, rozdział 17, werset 2. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism. Czyli apostoł także święcił sabat, sobotę. Ustanowienie tygodniowego święta. Tygodniowe święto, sobota, zostało utworzone przy stworzeniu świata. Ustanowił je sam Pan Bóg. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 2, werset 1-3. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz stały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Pan Bóg pracował sześć dni, w siódmym dniu odpoczął i poświęcił go i pobłogosławił. Żaden inny dzień nie poświęcił i nie pobłogosławił. Sobota została przypomniana na górze Synaj. Druga Mojżeszowa, rozdział 20, werset 8-11 według księdza Wójka. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje, ale dnia siódmego sabat Pana Boga Twego jest, nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn Twój, i córka Twoja, sługa Twój, i służebnica Twoja, bydle Twoje i gość, który jest między prawami Twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. Więc sobota jest ustanowiona na pamiątkę stworzenia całego świata, na pamiątkę, że Pan mi Bóg jest stworzycielem świata. Święcenie soboty odbywało się jeszcze przed Synajem. Druga Mojżeszowa, rozdział 16, werset 22-30. Szóstego dnia zbierali pokarm dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi, a on rzekł do nich, tak powiedział Pan. Jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie,
przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to, ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz, zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana, dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale dnia 7 jest sabat, w tym dniu tego nie będzie. A dnia 7 wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie się zbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw. Patrzcie, Pan dał wam sabat, dlatego daję wam też dnia 6 chleb na 2 dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w 7 dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia 7. Mojżesz przed wejściem Izraelitów do Kanaanu powtórzył dekalog Boży. 5 Mojżeszowa, 5:12-15. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan Bóg twój. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w swoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica, tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Bóg twój wyprowadził cię z tamtą ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan twój Bóg, aby obchodzić dzień sabatu. Więc dzień sabatu został ustanowiony na pamiątkę wyjścia Izraela z niewoli egipskiej, a dla nas jako pamiątka wyjścia z niewoli grzechu. Sobota obowiązuje chrześcijan. Chrystus nie zmienił dekalogu, nie zmienił zakonu przykazania Bożego, w tym także nie zniósł soboty. Mateusza, rozdział 5, werset 17-19. Mateusza, rozdział 5, werset 17-19. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał zakon lub jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Wyznawcy Chrystusa także święcili sobotę. Łukasz, rozdział 23, werset 54-56. Łukasz, rozdział 23, werset 54-56. A był to dzień przygotowania i nastawał sabat, a szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. Chrystus nakazał respektować dzień sobotni także po jego wniebowstąpieniu. Mateusza 24, werset
20. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Chodzi to o zdobycie Jerozolimy. Apostołowie głosili obowiązek przestrzegania całego dekalogu Bożego. Jakuba, rozdział 2, werset 10-11. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak samo, jeżeli nie święcisz soboty, jesteś przestępcą zakonu. Psalm 111, werset 7. Wierność i prawo są dziełami rąk Jego, wszystkie Jego nakazy są niezawodne. Znaczenie soboty. Sobota jest pomnikiem stworzenia, przypomina całej ludzkości, że Pan Bóg stworzył cały wszechświat, że Pan Bóg jest stworzycielem. Druga Mojżeszowa 20:11. Druga Mojżeszowa, rozdział 20, werset 11. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Sobota jest znakiem między Bożym ludem, między Bogiem a człowiekiem. Ezechiel, rozdział 20, werset 12 i 20. Ezechiel, rozdział 20, werset 12 i 20. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Więc sabaty zostały nadane przez Pana jako znak i jako to, że Pan uświęca cały naród. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Tu Pan Bóg nawołuje, aby święcić sabaty, czyli święcić soboty, które są znakami między Bogiem i człowiekiem, żeby wiedziano, że Pan Bóg jest naszym Bogiem. Sobota jest źródłem Bożych błogosławieństw. Marka, rozdział 2, werset 27. Marka, rozdział 2, werset 27. Ponadto rzekł: sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Izajasz 58, werset 13-14. Izajasz, rozdział 58, werset 13-14. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go, nie odbywając z nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Jest tu szereg błogosławieństw Bożych. Izajasz 56, werset 1-7. Tak mówi Pan: przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia.
i objawienia się mojej sprawiedliwości. Szczęśliwy człowiek, który to czyni i syn człowieczy, który się tego nie trzyma. Nie tylko do Żydów się odnosi, ale do każdego człowieka. Szczęśliwy człowiek, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go i który szczerze swojej ręki, aby nie czyniła nic złego. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana, Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi czerwieniec, patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. Bo tak mówi Pan, czerwieńcom, którzy przestrzegają sabatu, wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza. Przyznam w moim domu, w obrębie moich murów, miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go, trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Niektórzy ludzie uznają, że błogosławieństwa soboty przeszły na niedzielę, ale to jest fałsz, gdyż Bóg jest niezmienny i prawo jest niezmienne. Chrystus się nie zmienia, więc prawo Boże, przykazania Boże się nie zmieniają. Sobota nie może przejść na niedzielę. Hebrajczyków, rozdział 13, werset 8. Hebrajczyków, werset 13, rozdział 13, werset 8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Pierwszy Jana, rozdział 2, werset 6. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Apokalipsa 14, 4, 5. Apokalipsa, rozdział 14, werset 4, 5. Są to ci, którzy się nie skarali z kobietami, są bowiem czyści, podążani oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w usta ich nie znaleziono kłamstwa. Sobota będzie świętym na nowej ziemi. Izajasz, rozdział 66, werset 22, 23. Izajasz, rozdział 66, werset 22, 23. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów, w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, nie tylko Żyd, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Czyli sobota będzie święcona na nowej ziemi, nie niedziela. Módlmy się. Proszę Cię, Boże Jahwe, uświadom ludzkość przez Ducha Świętego o konieczności święcenia soboty, gdyż święcenie soboty sam Bóg ustanowił i święcenie soboty jest pomnikiem stworzenia, jest pomnikiem, przypomina nam, że Pan Bóg jest stworzycielem świata. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Judy 25. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Niech Was błogosławi Pan Jezus. Amen. Dziękuję.